Rozpoczynają się wakacje, a z nimi czas wzmożonych wyjazdów. Zróbmy wszystko, aby ilość wyjazdów zgadzała się z ilością powrotów. Niech między innymi ten film będzie przestrogą dla nas, by w czasie jazdy włączyć myślenie i bezpiecznie trafić z rodziną na miejsce wypoczynku. Na filmie widzimy osobową Toyotę kierowaną przez kierowcę, który jedzie z trzyosobową rodziną. Kiedy zbliża się do drogi z pierwszeństwem przejazdu, gdzie ma obowiązek bezwzględnego zatrzymania się, podwójny znak stop, przejeżdża to skrzyżowanie nawet nie zwalniając. Można powiedzieć, że tylko cudem unika zderzenia z samochodem osobowym, a następnie z ciężarówką. Oba te samochody jechały z dużą prędkością w przeciwnych kierunkach. Kilkaset metrów dalej ów kierowca został zatrzymany przez patrol biłgorajskiej drogówki. Wtedy wszyscy w aucie uświadomili sobie, że mogła to być ich ostatnia podróż. Chwilę grozy przeżyli też nie tylko pasażerowie Toyoty, lecz także policjanci, którzy za nimi jechali. Tym razem skończyło się jedynie na mandacie w wysokości 500 zł i punktach karnych. Kierowca tłumaczył się zamyśleniem związanym z pogrzebem bliskiej im osoby, z którego właśnie wracali.